Dożynki to czas radości i podziękowań Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych dni w roku każdego rolnika. Są one bowiem zwieńczeniem jego całorocznej, mozolnej i trudnej pracy. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno charakter religijny, jak i ludowy, powiązany z tradycyjną zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Podczas ceremonii dożynkowych prezentowane są wieńce dożynkowe, a gospodarzowi uroczystości wręczany jest bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Na wspólne świętowanie zaprasza burmistrz Żropczyc Bolesław Bujak. Jest tak jak ma być, jest tak jak ma być i ma być tak jak jest, ma być tak jak jest. Przeciwnościach jest też życia smak i sens, póki miłość jest w nas. Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Was na dożynki gminne, które odbędą się tradycyjnie w Żropczycach 18 sierpnia. Rozpoczynamy również tradycyjnie mszą świętą o 14.30. Zapraszam mieszkańców Żropczyc, zapraszam mieszkańców naszej wsi i oczywiście jak zawsze gości. Bądźmy razem na tej pięknej uroczystości. Zapraszam. Obchody gminnego święta plonów rozpoczną się o godzinie 14.30 nabożeństwem dziękczynnym w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Żropczycach. W trakcie mszy świętej poświęcone zostaną wieńce dożynkowe i chleby. Po Eucharystii, zgodnie z wieloletnią tradycją naszej gminy, uczestnicy na czele z Żropczycką Orkiestrą Dętą przejdą barwnym korowodem na stadion miejski, gdzie odbędzie się część oficjalna. Podczas ceremonii dożynkowych starostowie złożą na ręce gospodarza uroczystości bochen chleba, po czym prezentowane zostaną wieńce dożynkowe. W trakcie części oficjalnej wręczone zostaną również honorowe odznaki Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia świętego Izydora Oracza. Na Żropczyckim Stadionie odbędzie się też prezentacja stoisk dożynkowych i degustacja tradycyjnych potraw. Zgromadzeni będą mogli także podziwiać bogate programy artystyczne przygotowane przez zespoły regionalne. Jak co roku, nie zabraknie także zabawy dożynkowej, w trakcie której o oprawę muzyczną zadba zespół Ancora. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Zakopower. Yeah.